Chłodny, duży perłowy naszyjnik przylegał do rozpalonej skóry, jakby należał do tego miejsca. Młoda kobieta przyglądała się sobie krytycznie w lustrze. Fryzura, makijaż, ubranie, wszystko idealne. Nie można się do niczego przyczepić. Wzięła jaskrawo-czerwoną śminkę i podkreśliła usta. W lustrze odbijała się olśniewająca piękność, ale jej oczy były smutne. Dziewczyna wiedziała, co teraz musi zrobić, ale już się nie bała. Podkreślenie przeszłości to zawsze dobry pomysł. Tak uczyła ją mama w dzieciństwie. Sala restauracyjna była pełna ludzi. Początkowo Julia specjalnie nie chciała zapraszać wielu osób, ponieważ przywykła do świętowania swoich urodzin w domowej i komfortowej atmosferze. Ale dla takiej okazji trudno było oprzeć się pokusie, aby wszyscy znajomi i nieznajomi jeszcze długo plotkowali o tym, co się wydarzyło i podawali Julię za przykład. Nie mogła się oprzeć takiej pokusie. Dziewczyna czuła, że dzisiejszy wieczór będzie jej triumfem, po tym jak komuś się nie poszczęści. Ale to już nie jej problem, prawda? Julia rozejrzała się po sali. Oczy młodej kobiety natychmiast zatrzymały się na Siergieju, jej mężu. Z wyraźnym zainteresowaniem słuchał przemówienia pulchnej brunetki. Lariska, koleżanka ze szkoły. A może nie koleżanka, tylko znajoma. Chłód przeszedł Julii po plecach, ale zdecydowanie odrzuciła wahania. Nie teraz. Jeszcze nie czas. Trochę później. Jak tam, mówiła Scarlet, pomyślę o tym jutro. A ona pomyśli o tym wieczorem, kiedy wszystkie kropki nad i zostaną rozstawione i wszystko stanie się jasne i przejrzyste. Siergiej, niebieskuki brunet o regularnych, prawie kobiecych rysach twarzy, modnej fryzurze i idealnie ogolonych policzkach, zauważył, że jego żona pojawiła się na progu sali i natychmiast przerwał rozmowę z Larysą. Być może zbyt gwałtownie, ale inaczej się nie dało. Mężczyzna doskonale to rozumiał. Natychmiast zainteresował się zawartością swojego talerza i zaczął jeść tak łapczywie, jakby nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich gości razem wziętych. Pozostali goście tej modnej podmiejskiej restauracji wyglądali na wesołych i mile zaskoczonych. Wśród nich byli koledzy Julii, nawet ci najstarsi, przyjaciele, krewni i kilku przypadkowych znajomych. Byli zaskoczeni, dlaczego Julia nagle zaprosiła ich na swoje urodziny, bo data nie była okrągła. Cóż, bogaci mają swoje dziwactwa. Dlatego goście spieszyli się, aby czerpać jak najwięcej przyjemności i radości z pysznego jedzenia, ciekawego programu rozrywkowego. Z którego słynęła restauracja kaprys, miłego towarzystwa i w ogóle atmosfery święta, która zdawała się unosić w powietrzu. Ku niemałemu zdziwieniu Siergieja, jego żona zaprosiła również jego krewnych i znajomych, a także całe kierownictwo jego firmy. Nawet nie wiedział, że ma aż tylu krewnych. Byli tam i siedzieli grzecznie przy stolikach kuzyni z żonami i dziećmi, i jakiś daleki wujek z żoną, i oczywiście jego matka i ojciec, z którymi Julia nie utrzymywała zbyt bliskich kontaktów przez wszystkie pięć lat ich małżeństwa. Siergiej początkowo nie rozumiał, dlaczego tak się stało, a potem stało się mu to po prostu obojętne. To ich sprawy, babskie, jego to nie dotyczy i dobrze. Uczta była w pełnym rozkwicie. Właśnie takie porównanie mogła dobrać solenizantka, obserwując z boku, jak wszyscy ci ludzie bawią się na przyjęciu z okazji jej urodzin. Szczęśliwe twarze, szampan płynący strumieniami, tosty za zdrowie na komendę toastmastera, a także po prostu tak, z serca. Czyż nie o tym może tylko marzyć każda kobieta w jej wieku? Żeby tak, z pompą i przepychem, pięknie i niebanalnie. Gdyby takie przyjęcie zostało zorganizowane na jej cześć jeszcze rok temu, byłaby najszczęśliwszą kobietą na świecie. A teraz wszystko nie tak, wszystko nie z tym, wszystko nie tak. Julia obchodziła salę, rozglądając się dookoła. Wszędzie bawili się goście, lał się szampan i ciała tańczyły na parkiecie. Dziewczyna spojrzała na zegarek. Do rozpoczęcia spektaklu, dla którego ich wszystkich zebrawa, pozostało tylko 40 minut. Ale nic, jest cierpliwa, poczeka. Julia i Siergiej poznali się przypadkiem. Na jakiejś młodzieżowej imprezie. Wydaje się, że ktoś z grupy uniwersyteckiej Julii zaproponował zaproszenie na zwykłą domówkę innych osób z innych wydziałów. I wszyscy się zgodzili. Tak zaczęła się ich znajomość, która wkrótce przerodziła się w pełnoprawny związek romantyczny. Siergiej był cztery lata starszy i studiował na inżyniera. Podczas gdy Julia marzyła o zostanie ekonomistką. Siergiej pięknie się nią opiekował. Kto by pomyślał, że w dzisiejszych czasach są jeszcze tacy romantycy. Dużo spacerowali po mieście w każdą pogodę, a potem siedzieli w kawiarniach, przytulając się i całując. Jeździli na wycieczki po okolicznych atrakcjach i zamieszczali zdjęcia w mediach społecznościowych. Odpoczywali nad morzem i wspólnie spędzali czas na daczy rodziców Siergieja. W momencie otrzymania dyplomów cała rodzina była pewna, że ta dwójka na pewno stworzy rodzinę. I nikt się nie pomylił. Rzeczywiście, zaraz po tym, jak Siergiej dostał swoją pierwszą pracę ze świeżutkim, jeszcze nieużywanym czerwonym dyplomem, od razu oświadczył się Juli, która z przejęciem i jąkaniem się, oczywiście, przyjęła. Wesele było huczne i wesołe. Nic dziwnego, bo obie rodziny rodziców wydawały dziś za mąż swoje jedyne dzieci. Julia i Siergiej mieli białą dwunastomiejscową limuzynę z obrączkami na masce, lodowe rzeźby będzie w sali bankietowej, ozdobione wymyślnym oświetleniem i fajerwerki na kilkadziesiąt strzałów. Słowem, wesele na długo zapadło w pamięć zarówno młodej parze jak i gościom uroczystości. Julia i Siergiej zamieszkali w wynajętym mieszkaniu, więc postanowili trochę poczekać z urodzeniem dzieci. Naprawdę, rozmyślali nowożeńcy, na świecie jest tyle ciekawych rzeczy, żeby od razu ograniczać się do pieluch, kaszek i pieluszek. Najpierw trzeba zobaczyć świat, kupić własne mieszkanie, oddzielne od krewnych i rodziców, a potem pomyśleć o powiększeniu rodziny. Ponieważ obrano kurs na oszczędzanie pieniędzy na pierwszy wkład na mieszkanie w kredycie hipotecznym, zarówno Julia, jak i Siergiej pochłonęli zarabianie pieniędzy i budowanie kariery. Na początku, kiedy Julia jeszcze się uczyła, mogła tylko dorabiać wieczorami, a głównym żywicielem ich małej rodziny był mąż. Ale już na piątym roku studiów w dziewczynie, która świetnie się sprawdziła na praktyce przeddyplomowej, zaproponowano pozostanie w dość dużym i dochodowym przedsiębiorstwie przemysłowym w regionie. I nie mogła się nie zgodzić na takie smaczne warunki. Już po roku zarobki męża i żony zrównały się, a potem Julia w ogóle zaczęła przynosić do domu trochę więcej pieniędzy. Nie na tyle, żeby ostatecznie wpędzić Siergieja w depresję jako niespełnionego żywiciela, ale jednak na tyle, żeby on też zaczął robić jakieś kroki w kierunku zwiększenia zarobków. Żyli skromnie, starali się maksymalnie odkładać zarobione pieniądze do skarbonki, nie rozwijali zgromadzonych kapitałów na kurortach i zakupach, dlatego już do czwartej rocznicy ślubu udało im się w końcu kupić dwupokojowe mieszkanie na kredyt hipoteczny. Co więcej, miesięczna rata, biorąc pod uwagę pokaźny pierwszy transz płatności, była zupełnie niewielka i całkowicie dla nich do udźwignięcia, nawet biorąc pod uwagę, że Julia w każdej chwili mogła pójść na urlop macierzyński. Ale Julia, mimo to, nie spieszyła się z poprawą sytuacji demograficznej w kraju, słusznie sądząc, że skoro jest możliwość pracy w normalnych warunkach i w normalnym miejscu, to dlaczego nie zrobić zapasów na przyszłość. I przydałoby im się kupić samochód, chociaż jeden na dwoje. W ten sposób Julia i Siergiej dużo pracowali, mało wydawali, ale przy tym byli całkowicie szczęśliwi we dwoje i całkowicie zadowoleni ze swojego małżeństwa. Wieczorami, spotykając się na kolacji, małżonkowie mogli żartować, rozmawiać, omawiać coś śmiesznego lub smutnego, co wydarzyło się w ciągu dnia, planować lub po prostu pomarzyć na głos. Jeśli weekendy były wolne od załatwiania papierów i pisania sprawozdań, Mogli we dwoje wybrać się do lasu lub na plażę, na spacer po ulicach miasta lub w odwiedziny do rodziców. Słowem, wcale się nie nudzili. Siergiej najczęściej okazywał czułość i pieszczoty, a Julia, troskę. I to im obojgu w zupełności odpowiadało. Pewnego razu w pożelunku, Julia postanowiła wpaść na chwilę do sklepu z perfumami, który niedawno otwarto dosłownie w sąsiedniej dzielnicy od jej biura. Wszystkie dziewczyny z pracy chwaliły go za imponujący asortyment i niskie ceny, dlatego Julia postanowiła, że i ona powinna się tam przejść. Niedługo będzie lipiec, a więc i urodziny Siergieja, fajnie byłoby dobrać mu na prezent stylowy, nowoczesny perfum. Podczas gdy Julia skupiona wąchała próbki i liczyła w myślach procent zniżki na oferty promocyjne, do sklepu weszła jeszcze jedna dama. Była jaskrawa, przyciągająca wzrok, a nawet szokująca. Chociaż to, jak mówią, kwestia gustu. Skórzana mini spódniczka opinająca ciało, głęboki dekolt, krzykliwa szminka i długie, prawie do brwi, sztuczne rzęsy. Dama zaczęła wędrować po rzędach z perfumami damskimi, od czasu do czasu z pogardą biorąc do ręki to jeden flakonik, to drugi, wąchając je i rzucając od czasu do czasu coś w stylu, jak nie wstyd sprzedawać taką tandetę. Julia nie zwróciłaby w ogóle uwagi na nieznajomą, gdyby ta nagle nie przyjrzała się jej uważniej i nie ruszyła w jej kierunku, prawie rozpychając na boki innych klientów i sprzedawców konsultantów z krzykami: Julciu, cześć, kochanie! W końcu cię znalazłam! Julia z niedowierzaniem spojrzała na to coś, co zbliżało się do niej, zalotnie machając rękami. Nie rozpoznawała tej kobiety w ogóle. Czy one kiedykolwiek się znały? Jednak gdy dama podeszła bliżej, Julia jednak rozpoznała w niej swoją byłą koleżankę z klasy, Larisę Białową. Uczyły się razem od pierwszej do dziewiątej klasy, po czym Lariska z powodu fatalnych wyników w nauce musiała odejść do szkoły zawodowej, a ona, Julia, pozostała w szkolnej ławce do ukończenia jedenastej klasy. Zaraz po otrzymaniu świadectw ukończenia dziewiątej klasy ich drogi z Larysą całkowicie się rozeszły i dziewczyny nie widziały się przez prawie dziesięć lat. Chociaż, biorąc pod uwagę pewne cechy Larizji, Julia wcale tego nie żałowała. Cześć, cześć! Larysa bezceremonialnie ściskała Julię, nie zwracając uwagi na to, że to i to wyraźnie nie odpowiadało. W ogóle nie lubiła, kiedy obcy ludzie podchodzili do niej zbyt blisko. Cieszę się, że cię widzę, kochanie. No, opowiadaj, jak żyjesz, gdzie się urządziłaś, jak w ogóle młode życie. Mówiła Larysa tak, jak nie było to dla niej wcześniej charakterystyczne, jakby przeciągając sa, najwyraźniej po to, żeby wydawać się bardziej glamer. Przenikliwe oczka byłej koleżanki z klasy ślizgały się po ubraniach Julii i wszystko zauważały. I kostium z rynku i buty stamtąd i prawie całkowity brak makijażu na twarzy. Słowem, Julia poczuła się jak towar na pokazie i to uczucie było dla niej nieprzyjemne. Tak, mam się dobrze, tylko muszę już lecieć. Spróbowała się wymigać pilną sprawą, a ona. Przerwa obiadowa się kończy, zostało tylko pięć minut, więc pójdę dobrze. Miło było Cię zobaczyć, Larysa. Julia miała nadzieję, że nieszczerość ostatniego zdania nie jest zbyt oczywista. Chociaż Larysa, najwyraźniej, miała to gdzieś, czy chcą ją widzieć, czy nie. Brała swoje naporem jak czołg, który zna tylko jedną drogę. Naprzód. No, nie, tak po prostu uciec nie można. Przecież sto lat się nie widziałyśmy, wyrecytowała Larysa i wyszła za Julią ze sklepu z perfumami. Pójdziemy razem. Opowiesz mi po drodze, co i jak. Masz daleko stąd do pracy. Nie, nie. Julia wcale nie chciała brać tej przylepy za przewodnika, ale wrodzona grzeczność i wrażliwość na cudzy ból nie pozwalały jej odpowiedzieć adekwatnie i jednak odmówić nieproszonej towarzyszce. Tak, rozmawiając niemal pod rękę, doszły do samych drzwi zakładu, w którym pracowała Julia. Przy czym Larysa, dowiedziawszy się o tym żałosnym, jej zdaniem, fakcie w, w biografii przyjaciółki, pośpieszyła się zmarszczyć nosek i oznajmić, że prawdziwa kobieta nie powinna kalać swoich rąk pracą. Ani taką, ani inną. I oto, żeby rodzina miała na ceo polecieć na wyspy odpocząć, powinien dbać wyłącznie mężczyzna, głowa rodziny i żywiciel. Poza tym, w ciągu tych kilku minut, które młode kobiety szły razem, Julia musiała wysłuchać równie długiej tyrady Larizji poświęconej jej relacjom z płcią przeciwną. Jak się okazało, te właśnie relacje układały się u Lori w dość specyficzny sposób. Mężczyźni nie kwapili się, żeby otworzyć przed nową znajomą swoje portfele i do dna opróżnić konta bankowe. Właśnie dlatego Larysa rzucała jednego i szła do następnego. Po drodze zastanawiając się, co jeszcze można z niego wyciągnąć. Opowiadała o tym zupełnie spokojnie, jak to się mówi, z kamienną twarzą. Widać było, że wcale się z tego powodu nie przejmuje. No i co z tego, że jest utrzymanką, która ciągle żebrze o pieniądze, co w tym takiego? Tak i nie inaczej, jej zdaniem, żyły wszystkie kobiety, które miały choć odrobinę mózgu w głowie. Zresztą właśnie w posiadaniu mózgu u Larizy wątpiła Julia. Bo czym innym wytłumaczyć taką niezmąconą prostotę myślenia i charakteru? Jeszcze nigdy dziewczyna nie była tak szczęśliwa, widząc swoją bramę. Gdy tylko szarego budynku z niebieskimi drzwiami pojawił się w pobliżu, Julia zatrzymała się i zaczęła próbować pożegnać się z Larysą i jak najszybciej. Ale gdzie tam? Lora uparcie nie chciała odejść, najwyraźniej znajdując w Juli wolne uszy i możliwość bez przeszkód wylewania duszy. W końcu, kiedy Julia zaczęła już znacząco zerkać na zegarek i sugerować, że powrót z opóźnieniem w żaden sposób nie wpłynie pozytywnie na jej karierę, Lora zlitowała się i zgodziła się Julię puścić. Przy czym daje jej swój numer telefonu. Sama, nie wiedząc po co, Julia podała jej te cyfry i zadowolona z siebie zatupotała obcasami do schodów. Przed nią było dużo pracy, a w tej przerwie obiadowej tak naprawdę nie udało jej się odpocząć. Julia bardzo liczyła na to, że Larysa nie wpadnie na pomysł, żeby do niej zadzwonić. Ale problem w tym, że już po kilku godzinach, pod koniec dnia pracy, na jej telefonie wyświetlił się nieznany numer. Nie podejrzewając niczego złego, Julia odebrała, a Larysa od razu zaczęła prosić się do przyjaciółki z dzieciństwa, jak nazwała Julię. Młoda kobieta całym swoim jestestwem czuła, że najlepszą decyzją jest natychmiastowe zakończenie wszelkiego kontaktu z Larysą. Nigdy nie były sobie bliskie, a już tym bardziej nigdy nie mogły się nazywać przyjaciółkami, ani w dzieciństwie, ani teraz. Ale wieczna litość Juli nad tymi, którzy mieli mniej i byli pokrzywdzeni, nie pozwoliła jej postąpić słusznie, i dlatego Julia bezradnie podała Larizie swój adres domowy w odpowiedzi na jej liczne natarczywe prośby. Larysa radośnie odpowiedziała, że kiedyś na pewno wpadnie z wizytą i rozłączyła się. Co to właściwie było? Po co to zrobiła? Wzdychając, Julia postanowiła nie obwiniać się za ten szlachetny uczynek i zaczęła pakować rzeczy, aby wrócić do domu. Ledwie przekroczyła próg, młoda kobieta poczuła kuszący zapach dochodzący z kuchni. Zbliżając się do drzwi, Julia zatrzymała się i z wyraźną przyjemnością obserwowała, jak jej mąż przygotowuje im kolację. Siergiej, który jeszcze nie zauważył żony, ponieważ miał na uszach słuchawki i oglądał filmik kulinarny na YouTube, sprawnie obierał ziemniaki i kroił zioła. Kobieta z zachwytem patrzyła na ruchy jego silnych rąk i wyobrażała sobie, że kolacja przygotowana przez takiego szefa kuchni może mieć piękny i intrygujący ciąg dalszy. Siergiej sięgnął poręcznik, aby wyjąć z piekarnika blachę z rumianym kurczakiem, i jego wzrok padł na żonę. O, już jesteś w domu! Zareagował natychmiast i objął Julię. Cieszę się, że cię widzę. A ty, widzę, zostałeś dzisiaj szefem kuchni w restauracji Michelin. Zapytała żartobliwie Julia, z przyjemnością patrząc na męża. I tak, w trakcie wymiany żartów i dowcipów, sałatka została pokrojona, ziemniaki zapiekane z serem i czosnkiem, a także wyjęty z piekarnika, pokrojony na ładne porcje i podany na stół aromatyczny kurczak w słodko-kwaśnym sosie. Siergiej nigdy nie przepadał za gotowaniem, ale dla Julii starał się zmienić tę cechę charakteru. Dlatego też od czasu do czasu próbował zaskoczyć żonę risotą, lazanią, a teraz apetycznym kurczakiem z chrupiącą skórką. Julia usiadła na kolanach Siergieja i podczas gdy ich przyszła kolacja stygła, namiętnie całowała jego usta. Po tym, jak oddech jej męża stał się szybszy, a jego dłonie mocniej ściskały jej talię, kobieta zrozumiała, że kolacja zdąży ostygnąć nieraz, zanim znów o niej pomyślą, i przygotowała się, aby oddać się falom rozkoszy. Kiedy Siergiej położył rękę na jej kolanie i zaczął przesuwać dłoń wyżej, Julia lekko ugryzła go w małżowinę ucha. Wiedziała, że to zawsze podobało się jej mężowi. Ale zanim zdążyła przejść do kolejnej pieszczoty, zadzwonił domofon. Gwałtownie, natarczywie, przenikliwie i jakoś wyjątkowo nieprzyjemnie. A może Julii tylko się tak wydawało. W każdym razie młoda kobieta musiała oderwać się od męża i niechętnie pociągnąć do korytarza. Aby dowiedzieć się, kogo przyniosła ta trudna, nietypowa pora. Julia. Zabrzmiało w głośniku po jej skromnym Kto tam? To ja. Otwórz! Kurczę! dosłownie jęknęła Julia, stojąc przy drzwiach. To Laryska. Jednak przyjechała. Pojawiła się, nie czekając. I kim jest dla nas ta Laryska? zapytał z kuchni Siergiej. Tak, to była koleżanka z klasy, ale uważa się za moją najlepszą przyjaciółkę, odpowiedziała Julia, nadal niepewnie patrząc na domofon. Wiedziała, że mikrofon jest wyłączony i Larysa nie może jej usłyszeć. Ale samo to wahanie mówiło samo za siebie. Szybko rozważywszy wszystkie za i przeciw, Julia postanowiła jednak wpuścić Larysę na kilka minut, aby wyjaśnić jej, że nie musi już więcej przychodzić do nich bez zaproszenia. W żaden sposób. Nigdy. I nacisnęła palcem przycisk otwierania zamka w drzwiach do klatki schodowej. Larysa przyjechała windą już po kilku minutach. Julia miała nawet wrażenie, że temperament byłej koleżanki z klasy może zmusić do szybszej pracy nawet mechanizmy. Od progu kobieta głośno przywitała się z Julią i Sergiejem, który wyszedł na korytarz i kazała za do kuchni pokaźną torbę. A co to? Zapytała Julia, podejrzliwie zerkając na rozdęte boki torby. Produkty. Spokojnie, bez cienia zakłopotania, odpowiedziała gość. Jakoś udaje nam się używać jednego noża do wszystkiego i nie cierpimy z tego powodu. Prawda, Siergiej. Julia spojrzała na męża, szukając wsparcia, a Siergiej odpowiedział. Oczywiście, a nasze talerze też nie są podpisane, jeśli o to chodzi. Talerze to bzdura, machnęła ręką gość, oglądając zastawę stojącą na stole. Wy sami z tego jęcie i zamierzacie mnie karmić. To wy to nazwaliście talerzami. No, Julka, dajesz. Larisa całym swoim wyglądem demonstrowała, jak bardzo jest bardziej udana, bogatsza i hojniejsza od gospodarzy. Julia zauważyła, że Sergiej po prostu wzruszył ramionami i poszedł do pokoju. Najwyraźniej nie miał zamiaru uczestniczyć w tym przedstawieniu. Tymczasem Larisa zdążyła zmiażdżyć ich uroczystą kolację. Kto w ogóle gotuje kurczaka jako danie świąteczne na stół? To już dawno miniony wiek. Na stole w wyjątkowy dzień powinien być szynka, pieczeń wieprzowa lub w ostateczności dobrej jakości stek z antrykotu. Ale na pewno nie kurczak z ziemniakami. Następnie Larisa skrytykowała wystrój kuchni. Lodówka jest mała, a stół zupełnie nie pasuje do wnętrza. A także poinformowała Julię, że jej ubranie wygląda tak, jakby nosiło je przed nią stu bezdomnych. Krótko mówiąc, ta jasna i rzucająca się w oczy dama starała się ocenić wszystko, co widziała. I było jasne, że nie obchodzi jej fakt, że jej o to nie pytano. Juli cały czas wydawało się, że najlepszym sposobem na pozbycie się natrętnej obecności Lerysi będzie wysłuchanie jej do końca, we wszystkim się z nią zgodzenie i zaproponowanie poszukania w końcu bardziej stylowego, wysokiej jakości i nowoczesnego wnętrza wraz z takimi samymi gospodarzami. Jednak wszystko okazało się nie tak proste. Ledwie Larisa skończyła wykładać swoje poczęstunki, nakazała wszystkim do stołu. I sama jako pierwsza zaczęła próbować wszystkich tych kulinarnych arcydzieł. Trzeba przyznać, że rzeczywiście było co próbować. Lora przywiozła ze sobą i wędliny z wykwintnych gatunków ryb wędzonych, i kawior czerwony, oraz małe tarti z wyjątkowo chrupiącego ciasta, i ser z niebieską pleśnią, i wiele innych rzeczy. Julia tylko patrzyła, jak migotały ręce jej przyjaciółki i byłej koleżanki z klasy, która kroiła to wszystko, nie dopuszczając gospodyni do produktów, układała na talerzach i serwowała stół. Podczas serwowania kobieta już przyzwyczajona przepuszczała mimo uszu i opinie gości o stanie obrusu i czystości widelców. Nie można powiedzieć, żeby ta wizyta Larisy nastawiła Julię na miłą rozmowę z nią. W żaden sposób. Larisa zachowywała się zbyt sztucznie. Siergiejowi tymczasem było wszystko jedno, co i jak dzieje się w ich kuchni. Gapił się na Larisę jak na dziwaczne zwierzątko z wyraźnym zainteresowaniem badacza, ale bez szczerej chęci rozmowy. Julia wiedziała, że takie wyzywające dziewczyny zdecydowanie nie są w guście jej męża. W burzliwych czasach studenckich wolał spokojne, ciche i domowe dziewczyny, a od babochłopów starał się trzymać z daleka. Kiedy Larisa skończyła serwować stół, usiedli do kolacji, a gość wyciągnął z torebki jeszcze butelkę koniaku. Jak powiedziała za zapoznanie, patrząc na Siergieja. Siergiej nie był zbyt zachwycony perspektywą picia alkoholu. Ale pod silną presją Lerysi musiał się poddać i jednak wypić. Co do Julii to ledwie musnęła usta napojem. Dziewczyna nie przepadała za alkoholem, a jeśli już piła, to wolała wina musujące. Jednak ten koniak był naprawdę smaczny. Albo chodziło o to, że Larisa naprawdę znała się na alkoholach, albo po prostu pasował do Julii, ale koniak jej się spodobał. Nie był zbyt cierpki i obrzydliwy, ale taki, jaki powinien być w smaku szlachetny napój o długiej historii. Po posiedzeniu przy stole całe towarzystwo, mocno rozgrzane koniakiem, przeniosło się do salonu, a krytyka dotycząca wystroju wnętrza rozpoczęła się na nowo. Tylko teraz Larisa pod wpływem alkoholu już znacznie mniej zastanawiała się nad tym, co właściwie mówi gospodyni domu. I dlatego, szczerze mówiąc, prawda okazała się jeszcze bardziej nieprzyjemna niż w kuchni. Następnie Larisa zażądała zorganizowania jej palaczce, miejsca do palenia i zapewnienia popielniczki, i ledwo pogodziła się z tym, że będzie musiała palić na balkonie. Julia wiedziała, że jej mąż, sam niepalący, nie znosi palących kobiet, dlatego skrzywił się, gdy Lora wyszła zapalić na balkon. Zresztą już po kilku minutach wróciła i znów zaczęła gadać, przeplatając swoje słowa nieskładnymi wykrzyknikami. Julia zaczęła zerkać na zegarek już o wpół do dziesiątej wieczorem, ale gość najwyraźniej nie miał zamiaru wracać do domu. Włączyła telewizor z kanałem muzycznym i co jakiś czas zaczynała tańczyć po środku pokoju, zapraszając gospodarzy do swojego improwizowanego parkietu. Siergiej, jak zauważyła jego żona, nie był zbyt chętny do uczestnictwa w tym święcie życia, dlatego zajął miejsce w fotelu. A o sobie Julia usłyszała. No co ty, Julka, czy nie widać, że twój mąż jest młody, figlarny, że potrzebuje i ruchu, a ty tu siedzisz jak słup soli i nie zwracasz uwagi? Julia spojrzała na Siergieja. Ten odpoczywał rozwalony w fotelu, ale na słowa Larysi uśmiechnął się ledwo zauważalnie. I Juli to się zupełnie nie spodobało. Wyrzucić Larisę udało się dopiero o pierwszej w nocy, kiedy Siergiej już otwarcie ziewał, a Julia myślała, że będzie musiała ją zostawić u siebie na noc. I zdaniem Julii wieczór był beznadziejnie zepsuty. Gorszego zakończenia dnia po prostu nie można było sobie wyobrazić. Ona i Siergiej, oszle wymieniając wrażenia z wizyty, rozebrali się i położyli do łóżka. I o żadnej przyjemnej kontynuacji dnia nie mogło już być mowy. Julia czuła się jak wyciśnięta cytryna. Jedno młoda kobieta wiedziała na pewno. Więcej nie pozwoli Larisie wdzierać się do nich i spędzać czasu w ten sposób. Przebudzenie następnego ranka nie należało do przyjemnych, bo wypita poprzedniego dnia butelka koniaku odbiła się na stanie głowy dalece nie najlepiej. Żartując z tego powodu z mężem, Julia jakoś zebrała się do pracy i wyjechała, całym ciałem czując, że wiele takich posiedzeń, jak wczoraj, jej organizm nie wytrzyma. Dzień pracy wydawał się jakiś niezwykle powolny i posuwał się naprzód jak melasa. Jednak główna niespodzianka była jeszcze przed nią. Po południu telefon Julii zadzwonił ponownie, a na drugim końcu linii była, naturalnie, Larisa. Kobiecie niełatwo było znieść po raz kolejny tortury pod nazwą rozmowa z byłą koleżanką z klasy, która już znudziła się gorzej niż gorzka Rzotkiew, zaledwie dobę po spotkaniu. Ale nie mogła też mówić szorstko. Wszędzie byli koledzy. Larisa z udawaną życzliwością zapytała, jak Julia się czuje i jakiego zdania o niej pozostał Siergiej po wczorajszym wieczorze. Nieważnego. Zebrała się na odwagę, mruknęła do słuchawki Julia, szczerze odpowiadając na pytanie Larysi. No to nic, niespodziewanie roześmiała się tamta. Wkrótce on mnie lepiej pozna i na pewno się dogadamy. Julia po prostu korciło, żeby zapytać Larisę, dlaczego zdecydowała, że ona i Siergiej koniecznie muszą się lepiej poznać, ale postanowiła nie ruszać szerszenia w obecności swoich kolegów z pracy jak się później okazało zupełnie niepotrzebnie. Urwawszy rozmowę pod pretekstem, że musi pilnie wejść do szefa, Julia zastanowiła się, co teraz zrobić. Właściwie miała tylko jedno pragnienie: za wszelką cenę trzymać się z dala od Lerysi i jej bujnej inicjatywy, która groziła zatopieniem całego życia rodzinnego Julii. Jednak młoda kobieta jeszcze nie wiedziała, co ją czeka. Ledwie zdążyła wrócić z pracy, zdjąć ubranie służbowe i włożyć do mikrofalówki kawałek mięsa na kolację, aby się rozmroził, znów zadzwonił domofon. Ogarnięta złym przeczuciem, Julia przeszła do korytarza i nie pomyliła się. To znowu była Larisa. Ona, podobnie jak wczoraj, coś radośnie krzyknęła i oto Julia, jakby wbrew swojej woli, sama otwiera jej drzwi i wpuszcza do swojego mieszkania. Ale tym razem Larisa przybyła nie tylko z torbą produktów. Cenną krytyką i radosnym nastrojem, ale i z nowościami. Wyobraź sobie, Julczyk, teraz zawsze będę blisko Ciebie i Siergieja. W waszym domu, tam na rogu. Zdawali mieszkanie pod biuro na parterze. Na schodkach takie osobne wejście, wiesz. No więc je wynajęłam i otworzę tam nowy salon kosmetyczny. A moim zdaniem kobietom w tym mieście brakuje szyku i uroku. Będziesz do mnie chodzić raz w tygodniu lub trochę częściej, zrobimy z ciebie cukiereczka. A to jak patrzę na twoją skórę, włosy i paznokcie, to po prostu strasznie. Przepraszam. Julia słuchała Lerysi, sama nie wiedząc co opowiedzieć i jak zareagować. Z jednej strony miała pełne prawo wynająć nieruchomość pod działalność tam, gdzie jej wygodnie, a z drugiej, dlaczego akurat w ich domu z Siergiejem co jej przeszkadzało w znalezieniu odpowiedniego biura na schodkach w sąsiedniej dzielnicy, na innej ulicy, a jeszcze lepiej w innej galaktyce. A do tego te jej parszywe aluzje, że Julia mogłaby wyglądać lepiej. Tak, ona nie ma osiemnastu lat i w porównaniu z samą Larisą, zadbaną i glamer, w czymś przegrywa, ale przecież ona od początku miała inne priorytety. Julia tylko pokręciła głową, nie mogąc od razu zebrać myśli, ale Larisa zrozumiała wszystko, jak zawsze, po swojemu. W ogóle się nie martw. Na pewno nie będę od ciebie brała pieniędzy. W końcu jesteśmy przyjaciółkami z dzieciństwa. To będzie w ramach mojej małej akcji promocyjnej w tym mieście. Wyjaśniwszy Julii wszystko, co w ten sposób postanowiła, Lora zabrała się, jak wczoraj, do wyciągania storebki i paczek zapasów. Na słabe usprawiedliwienie gospodyni gość znowu, w najlepszych swoich tradycjach, nie zwróciła uwagi. Julia widziała to wyraźnie. Na stole pojawił się zestaw produktów nie gorszy od wczorajszego, ale samymi produktami dzisiaj się nie skończyło. Z czeluści torby sportowej pojawił się również fartuch w postaci kobiecego, ciała na ciemnym tle. Z daleka mogło się wydawać, że pod fartuchem kryje się naga kucharka, frot szlafrok, a nawet para puchatych domowych kapci. Podczas gdy Julia w osłupieniu patrzyła na ten zestaw ubrań, Larysa ponownie zaczęła się śmiać i ironizować. No, co tak patrzysz, jakbyś ducha zobaczyła? Ubrania jak ubrania. Po prostu pomyślałam wczoraj, że moja sukienka jest droższa niż cały ten twój komplet mebli w całym mieszkaniu. A przecież mogę ją tu u Was po prostu ubrudzić. Dlatego lepiej będzie, jeśli się przebiorę. Nieprawdaż? Tak, będziesz tak stała jak słup soli, czy pomożesz mi to powiesić w swojej szafie? Znajdzie się, mam nadzieję, trochę miejsca dla ukochanej przyjaciółki. Julia po prostu straciła mowę. Dosłownie nie wiedziała, co opowiedzieć i jak się zachować, aby powstrzymać ten osobliwy, pełzający atak zupełnie bezczelnej osoby, który groził pozbawieniem jej własnego domu, prywatności i rodziny. Podczas gdy gospodyni domu rozmyślała, Larysa przeszła do pokoju i, odsunąwszy drzwi szafy z lustrem, wzięła pierwszy lepszy wieszak, na którym z powodzeniem umieściła swój szlafrok. Jaskrawo różowy, z obrzydliwymi jak na gust Juli, sałatowymi kwiatami i fioletowymi motylami, ostro kontrastował z wyważonymi pastelowymi tonami jej garderoby. Nie była przyzwyczajona do tak krzykliwych kolorów i takiej bezczelności ze strony praktycznie obcych ludzi. Kiedy z szlafrokiem było po wszystkim, Larysa włożyła swoje nowe domowe kapcie i udała się do kuchni z takim wyrazem twarzy, jakby mieszkanie Julii było zdobywaną przez nią twierdzą, która lada moment wywiesi białą flagę i trzeba tylko trochę nacisnąć, aby wkrótce uzyskać akceptowalny rezultat. Larysa usiadła przy stole i zaczęła, jak wczoraj, kroić, układać i ozdabiać, nie przestając przy tym ani na chwilę mówić, choć Julia słuchała jej w pół ucha. Mężczyźni istnieją po to, żeby nam, kobietom, dobrze się żyło. Weźmy na przykład mojego pierwszego, Fiodora. No, w sensie nie aż tak pierwszego, a pierwszego, który mi coś dał. Był żonaty i to od dawna miał już jakieś czterdzieści lat, ale udało mu się podarować mi małe autko. Kiedy zrozumiałam, że większej radości życia od Piedienki nie ma co oczekiwać, dałam mu kopa i zaczęłam spotykać się z jego przyjacielem Leonidem. Loniok też był po swojemu dobry, a nawet nie żonaty, ale za to strasznie mnie zazdrościł i kontrolował. Ciągle pytał, gdzie idę, z kim spędzam czas. A co ja, ja jestem młoda, chcę się zabawić, świat zobaczyć, więc szukam, na czyj ogon można wskoczyć. Lonia w ciągu pół roku dał mi tylko złote kolczyki z perłami, kilka łańcuszków i pierścionek z małym brylancikiem. No i odeszłam od niego, bo poznałam lesę. Ten w ogóle był ogniem, uwielbiał podróżować, a więc do mnie pasuje. Tylko okazało się, że Lesza nie tylko mnie zaprosił w podróż, ale jeszcze dwie dziewczyny. Wyobraź sobie, jak fajnie bawiliśmy się potem wszyscy w jednym pokoju. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie tam, w hotelu, poznałam Jafara i do domu wróciłam już nie z Leszą, a z nim. Jafar ma w domu żonę z gromadką dzieci, a on po prostu chciał się oderwać. No i poszliśmy razem. Długo się spotykaliśmy, tylko Jafar wolał młodsze, a mnie, jak porządny mężczyzna, dał pieniądze. Na salon w stolicy nie wystarczy, ale na założenie własnego biznesu tutaj, to już jak najbardziej. Tak więc dziękuję Jafarku za wspaniałe możliwości. W pewnym momencie Julii wydało się, że Larysa jest już lekko pijana. Jak inaczej można wyłożyć jej, praktycznie obcemu człowiekowi, całą historię swoich związków? A może nie całą. Julia podejrzewała, że o wielu swoich kochankach na jedną noc Larysa po prostu przemilczała, to nie mogła sobie przypomnieć, to w ogóle nie uważała, że to ważne. Julia po prostu milczała, podczas gdy przyjaciółka wylewała jej swoje serce. Dwa pragnienia walczyły w głębi jej mózgu: zerwać się i natychmiast wskazać tej bezwzględnej utrzymanki drzwi, a także spokojnie siedzieć przy stole, ponieważ osobiście Larysa nie zrobiła jej jeszcze nic złego. No oczywiście, jeśli nie brać pod uwagę zepsutego wczorajszego wieczoru, którego nie udało im się w pełni spędzić we dwoje z Siergiejem. A propos Siergieja. Julia zerwała się z miejsca. Mąż wkrótce wróci z pracy, a to znaczy, że do jego przyjścia kolacja powinna być już gotowa, przynajmniej w większości. Kobieta zaczęła krzątać się po kuchni, nalewając wodę do garnka i wyjmując z mikrofalówki kawałek mięsa, który dawno już się rozmroził. Po co się tak szarpiesz? W osobliwy sposób zareagowała na jej działania Larysa. Przecież to jest i tak normalnemu facetowi się nie spodoba. No, spójrz, czym dzisiaj będziemy witać twojego Siergieja z pracy? Założę się, że mu się spodoba. Wczoraj, pamiętam, Serioza powiedział, że bardzo lubi owoce morza, dlatego dzisiaj zajechałam do sklepu rybnego i wzięłam koktajl morski. Tu i kalmary i małże i są maki ośmiornicy, kontynuowała Leryse, a w głowie Juli wirowało to wulgarne, sieriożenka. Słowo to zostało wypowiedziane przez Larysę tak od niechcenia, jakby nie było nic dziwnego w nazywaniu męża znajomej pieszczotliwym imieniem już następnego dnia po poznaniu. Teraz przygotujemy, nie kręć się. Leryse była już ubrana w swój szokujący półnagi fartuch i czarowała przy kuchence, rozpalając ogień pod garnkiem z wodą. Wiesz, głos Juli nagle nabrał siły i pewności, chyba wystarczy, Lerou. My z sieriożą nie jesteśmy rozpieszczani wyjazdami za granicę, więc normalnie jemy makaron na kolację. Będę bardzo szczęśliwa, widząc cię od czasu do czasu, ale twoje częste wizyty, a do tego z torbą jedzenia wielkości mojej lodówki stawiają mnie w niezręcznej sytuacji. Teraz przyjdzie serioza, a ja muszę zdążyć przygotować mu normalną kolację. Proszę, zbieraj się i jedź do domu. Nie mam czasu. Patrzenie na Larisy było żałosne i przez chwilę Julia sama przestraszyła się, że przesadziła. Ale potem zrozumiała, że nic takiego i że z takimi rekinami można rozmawiać tylko w ich języku. Młoda kobieta intuicyjnie czuła, że jeśli teraz nie postawi tej Lariski na miejscu, to może to źle skończyć się dla jej rodziny, i to w bardzo bliskiej przyszłości. Dlatego nie ma sensu przedłużać wyjaśnień. Trzeba działać natychmiast, teraz i koniec. A potem Leryse zaczęła płakać. Po prostu naturalnie płakać, rozmazując łzy po policzkach razem z drogim podkładem. Albo co tam teraz stosują jako bazę pod makijaż? Julia tego nie wiedziała. Więc tak mnie traktujesz. Powiedziała Leryse, chowając twarz we własnych dłoniach. A ja myślałam, że przynajmniej tutaj będę mogła porozmawiać z kimś normalnie, komu nie będzie ode mnie potrzebne tylko ciało, jak pusta skorupa. A tu przyjaciele z dzieciństwa wyrzucają mnie za próg. I dokąd ja mam się wtedy udać? Przecież od dziesięciu lat nie byłam w rodzinnym mieście ani na chwilę. Cały czas kręciłam się po stolicy i za granicą, myśląc, że tam znajdę swoje szczęście. A tobie, Julko, nie wstyd tak ze mną postępować? Przecież ja Was nie obżeram. Przyszłam do Was z czystym sercem. Przyniosłam ze sobą wszystko gotowe. Co ty robisz, Julko? Po co tak ze mną postępujesz? Czy zdążyłam zrobić coś złego tobie i twojemu mężowi, że już mnie przeganiasz jak bezdomnego psa? Ta tyrada nieco zbiła Julię z tropu. Nie była przyzwyczajona do takich manipulacji, inaczej od razu by je rozpoznała. Ale dziewczyna miała ochotę litować się i chronić wszystkich, którzy w jakiś sposób ją otaczali, dlatego nie wymyśliła nic lepszego, jak tylko stać ze zmarszczonymi brwiami. Po prostu nie wiedziała, co zrobić, a nie miała się z kim poradzić. Lerysę tymczasem szlochała dalej. I musiało się tak zdarzyć, że właśnie w tym momencie klucz zaskrzypiał w zamku i Siergiej osobiście przekroczył próg domu. Hej, dziewczyny, co tu za wilgoć? zapytał mężczyzna, uważnie przyglądając się gościowi. Lerysę nadal była ubrana w ten sam szczególnie atrakcyjny fartuch, a wybrydne męskie oko od razu zobaczyło to, co chciało zobaczyć. Julia, która doskonale widziała, jak Serioża spojrzał na Larissę, odpowiedziała złośliwie. No cóż, to Lora urządziła koncert na życzenie, kiedy powiedziałam jej, że nie możemy przyjmować jej u siebie codziennie wieczorem. Przecież też jesteśmy żywymi ludźmi, musimy odpocząć po pracy. W ogóle niegrzecznie jest krytykować moje prowadzenie gospodarstwa domowego tutaj, w mojej kuchni. Nie uważasz, Serioza?". Daj spokój, odpowiedział pojednawczo mąż, nie odrywając wzroku od fartucha Lerysi. Ona nie zrobiła nic złego. No pomyśl odwiedziła przyjaciółkę. Czy jest w tym coś złego? A przyjmowanie jej wcale nie jest dla nas trudne. Jeśli chcesz odpocząć, możesz przejść do pokoju i się położyć. No dalej, kochanie, jesteś przecież wychowana i gościnna, co pomyśli o tobie nasz gość? Leryse, czując wsparcie, natychmiast podeszła do Siergieja bliżej, niż można by Y sobie pozwolić, i objęła mężczyznę jedną ręką za szyję. Tak, Julko, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jeśli chcesz odpocząć, idź, a my z Sierjożą tu sobie poradzimy. Mogę nawet przynieść ci jedzenie do łóżka, natychmiast odpowiedział mąż, a Julia z trudem powstrzymała się, żeby nie walnąć go czymś ciężkim. I tak Leryse została w ich domu wbrew woli jego gospodyni. Bardzo szybko otworzyła własny salon w ich domu, tak jak zamierzała. Początkowo Julia stanowczo nie chciała tam chodzić i korzystać z jego usług, ale potem zauważyła, że jej mąż bywa tam regularnie. W ciągu kilku tygodni wszystkie powierzchnie reklamowe w ich mieście zostały obklejone banerami, właśnie tego salonu, a usługi dla mężczyzn aktywnie reklamował właśnie Siergiej. Larisa przekonała go, że fryzura, z którą chodzi, wykonana notabene przez profesjonalnego fryzjera, a nie byle kogo, postarza go i pogrubia twarz. Dobrała najlepszą opcję i sama znalazła mistrzynię, która wykonała tę pracę. Potem przyszła kolej na barber, który wynajmował fotel w salonie Lerysi. On odpowiednio zadbał o wygląd Siergieja, który całkowicie zmienił wizerunek, obdarzając się niewielką, stylową brudką o skomplikowanym kształcie. I to jej mąż, który od zawsze nie lubił brody i codziennie rano starannie się golił. Następnie przyszła kolej na ubrania. Larisa, rzekomo z najlepszych pobudek, nastawiła Siergieja przeciwko stylowi, który nosił przez cały czas ich małżeństwa z Julią. I namówiła go, aby natychmiast zamienił wygodne dżinsy i koszulki polo na styl biznesowy, koszule, spodnie i inne atrybuty, jak powiedziała Lora, odnoszącego sukcesy mężczyzny. Oczywiście, że nowy wizerunek podobał się Siergiejowi. Ale Julii nie. Czuła, że mąż zaczął się od niej oddalać. Z tego powodu Julia postanowiła również chodzić do salonu Lerysi, skoro była taka miła i zapraszała ją również. I można powiedzieć, że wcale tego nie żałowała. Niezależnie od tego, jakie były zasady moralne Lori, zatrudniała tylko najlepszych profesjonalistów. I Julia zmieniła się wewnętrznie i zewnętrznie, również wiele w sobie zmieniła i zaczęła łapać zachwycone komplementy od kolegów z pracy płci męskiej. Młodej kobiecie to niesamowicie się podobało. Siergi stał się, jak się wydawało, bardziej zajęty i zdystansowany, ale przy tym stosunki małżonków pozostały normalne. Przynajmniej na tyle, na ile było to możliwe w danej sytuacji. Nadal razem śniadali, dzwonili do krewnych, czasami plotkowali i ogólnie miło spędzali czas. Po prostu teraz obok nich było o wiele więcej lerysji. Bardzo dużo. Julia była pewna, że aż za dużo. Jej koleżanki z pracy na wyścigi zapewniały młodą kobietę, że nie warto dłużej ciągnąć tej znajomości, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. I tylko Julia, jako niepoprawna optymistka, zawsze starała się dostrzec w człowieku przede wszystkim to, co dobre. Pamiętała, jak wspaniale im się żyło we dwoje z Siergiejem, zanim w jej życiu pojawiła się Larisa. Dziesiątki razy dziewczyna żałowała już, że w ogóle poszła wtedy do sklepów w pożelunku, bo wszystko mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Ale przyszłości nie da się cofnąć, a jej miłość do wykwintnych perfum teraz solidnie psuła jej życie. Larisa zaczęła w jakiś sposób jeździć z nimi na łono natury do klubu za miastem. Po prostu dlatego, że skoro ona i tak zawsze się kręci w pobliżu, to dlaczego miałaby nie pojechać z nimi również w weekendy? Julii nie podobał się taki obrót spraw, ale jak po raz pierwszy od początku małżeństwa zauważyła w myślach, jej zdania w tej kwestii już nie brano pod uwagę. Poza tym Larisa nie przestała krytykować samej Julii za jej garderobę czy styl makijażu. I to również było bardzo nieprzyjemne. Kilka razy Lora, będąc szczególnie lekko podmielona, zaczynała w barwach opowiadać Siergiejowi niektóre historie z życia szkolnego jego żony. I nie było możliwe, aby zatrzymać ten strumień świadomości nietrzeźwej kobiety. Siergiej potem przez kilka dni wyśmiewał się z nawyków Julii z dzieciństwa lub sposobów reagowania na to czy inne wydarzenie. A sama Larisa nie widziała w tym nic złego, mówiąc, że tak, opowiedziała twojemu mężowi, ale przecież nie skłamała, tak było. Szczególne niezadowolenie Julii z czasem wywołała hipoteka, którą małżonkowie płacili wspólnie, otrzymując w danym momencie mniej więcej porównywalne pensje. Larisa w obecności Siergieja kilka razy przejrzyście zasugerowała, że tak często się zdarza: ona wie, płacą we dwoje, a potem okazuje się, że żona dorabia się dzieci i porzuca męża, a ten, niesłono chlebowy, wyprowadza się ze wspólnego mieszkania z hipoteką, za które przez wiele lat płacił raty, w piękną dal. Julia od razu na gorąco poprosiła przyjaciółkę, aby sprecyzowała, co dokładnie miała na myśli. Ale Lariska, jak zwykle, zalotnie przewracała oczami pod czoło i mówiła, żeby Julia nie brała tego do siebie, że są rodziny o wiele gorsze niż ona z sieriożą. To tam zdarzają się takie intrygi. A wy jesteście młodzi, zakochani, żyjcie jak się żyje i nie zawracajcie sobie głowy. I jednak Siergiej sobie głowę, jak to się mówi, zawrócił. Jakiś czas po tej rozmowie podszedł do Julii ze dziwnym pomysłem. Czy nie chciałaby zawrzeć z nim umowy przedmałżeńskiej, w której chciałby zobaczyć jeden bardzo ciekawy punkt. Mianowicie, jeśli ich rodzina z jakiegoś nieznanego mu, Siergiejowi, powodu przestanie istnieć, ich mieszkanie powinno przypaść jemu, a jej, wszystkie ich oszczędności zgromadzone podczas małżeństwa. Kiedy Julia próbowała przezwyciężyć zdumienie i gorzkie rozczarowanie i zaczęła wyjaśniać, jakie oszczędności ma na myśli mąż, bo każda wolna kopiejka idzie na spłatę kredytu hipotecznego, Siergi zaczął się jąkać i mówić, że Larisa ma rację. W życiu zdarza się różnie, a oni nie zamierzają się rozwodzić, a oszczędzić zdążą zawsze. Wypowiedziawszy mężowi wszystko, co o nim myśli, Julia usiadła na kanapie i gorzko zapłakała. Jak to się stało, że wszystko, dosłownie wszystko, co ona i Siergiej z takim pietyzmem budowali przez wszystkie te lata, w ciągu kilku miesięcy zniszczyła Talarisa. Jeśli Julia potrzebowała powodu, by spojrzeć na nowo na swój związek z mężem, to właśnie ta próba odebrania jej połowy uczciwie zarobionego mieszkania zmusiła mózg młodej kobiety do pracy we właściwym kierunku. Jakby zasłona spadła jej z oczu. I zrozumiała, że nie ma tu mowy o miłości ze strony jej męża. Jest zimna kalkulacja. Przecież kredyt hipoteczny spłacają we dwoje, a więc bez jej pieniędzy nie obejdzie się on bez płacenia im jeszcze przez imponującą liczbę lat. Julia objęła się rękami i zastanowiła się, co robić dalej. Co przedsięwziąć? W najbliższy weekend planowano kolejny wyjazd za miasto, a Larisa oczywiście pojechała z nimi. Teraz zawsze podążała za Siergiejem i była trzecim kołem u wozu. A z punktu widzenia samej Lori zbędna była, jak się wydawało, sama Julia. Młoda kobieta postanowiła, że wystarczy jej życia w niewiedzy i zamykania oczu na to, co się dzieje. Trzeba trzeźwo patrzeć na życie wokół siebie. Wtedy i rozczarowań będzie o wiele mniej. Dlatego Julia, wbrew swojemu dawnemu zwyczajowi, trzymała oczy i uszy otwarte przez cały wyjazd i zauważyła wiele nieprzyjemnych dla siebie rzeczy. Po pierwsze, Larisa często starała się wziąć jej męża Siergieja za rękę, potrząsnąć ramieniem, przytulić się do niego lub po prostu jak gdyby nigdy nic dotknąć. Julia odnotowywała to prawie beznamiętnie, po prostu z boku. Dla Siergieja było oczywiste, że te Larisa im dotknięcia mu imponowały. Ale mimo wszystko nie tracił czujności i starał się robić tak, aby nikt wokół niczego nie zauważył. Ale teraz Julia wiedziała, czego szukać i celowo to robiła. Niemal nie czuła już bólu w duszy z tego powodu. Oczywiste było, że jej niebieskuki przystojniak brunet nie przeszedł testu z obecnością ładnej i dość rozwiązłej koleżanki. Julia zauważyła też kilka spojrzeń, którymi wymienili się Siergiej i Larisa, gdy myśleli, że nikt ich nie widzi. Julia udawała, że wszystko w porządku, ale w duchu zauważyła, że trzeba kopać głębiej, dużo głębiej. Od następnego tygodnia w jej pracy pojawiła się możliwość wzięcia kilku dni wolnych, zarobionych za nadgodziny nieco wcześniej. Jeśli Julia zawsze odmawiała takiej opcji, nie chcąc nawet w drobnostkach zawieść swoich kolegów i przedsiębiorstwa, to teraz radośnie chwyciła się tych dni. Wolne to wolne, spacery to spacery. Oczywiście Sergiejowi nic nie powiedziała. Właśnie jemu nie trzeba było wiedzieć, że żona nie będzie w pracy. Julii zależało na tym, żeby śledzić swojego męża i dowiedzieć się, jak spędza czas. Jednak to zadanie było dla niej najwyraźniej zbyt trudne. Cieriorza nie był przecież głupcem, a swoją żonę znał jak własną kieszeń. Julia nie byłaby w stanie ukryć się przed nim nawet w tłumie. Dlatego też do świeżo upieczonego detektywa przyszło samoistnie inne rozwiązanie. Trzeba śledzić Larisę. Czas Julia dobrała idealnie tak, żeby komar nosa nie podtoczył. W poniedziałki salon Larisi pracował tylko na połowę swojej mocy. Klientów po burzliwych weekendach było zazwyczaj mało. Właśnie dlatego Larisa najczęściej urządzała sobie weekend właśnie w poniedziałki. No cóż, zobaczymy kto kogo. Julia potrzebowała żelaznych dowodów i była gotowa je zdobyć. W wyznaczonym dniu młoda kobieta serdecznie pożegnała się z mężem. Udając, że idzie do pracy, wyszła z klatki schodowej, przeszła przez ulicę i wsiadła do marszrutki, do której wsiadała każdego ranka przez wiele lat do tego dnia. Jednak na następnym przystanku wysiadła z marszrutki i szybko wezwała taksówkę. Najciekawsze dopiero się zaczęło. Taksówka podjechała prawie pod sam jej blok, a Julia siedziała na tylnym siedzeniu cicho jak mysz. Umówiła się z kierowcą, że zapłaci mu okrągłą sumę, jeśli na cały dzień odda się do jej dyspozycji. A mężczyzna wcale nie miał nic przeciwko takiej propozycji. Przez pół godziny zupełnie nic się nie działo i Julia zaczęła nawet trochę wątpić w to, co postanowiła zrobić. Ale mimo wszystko pewność, że coś jest nie tak, była tak silna, że młoda kobieta pozostała na swoim specyficznym posterunku. Minęło jeszcze pół godziny, a potem jeszcze 29 minut. Julia zauważyła w myślach, że Siergiej nie poszedł do pracy, a przecież powinien już dawno się zbierać i wychodzić. Czy to było podejrzane? Tak, niewątpliwie. Wreszcie drzwi klatki schodowej się otworzyły i na progu pojawił się jej mąż. Rozejrzał się po podwórku wprawnym okiem człowieka, który ma coś do ukrycia, i natychmiast podjechała do niego Larysa w swoim jaskrawo-czerwonym samochodzie zagranicznym, kupionym niedawno. Julia patrzyła jak Serioza wygodnie siada na przednim siedzeniu pasażera, a Laryska rusza samochodem z miejsca. Profil jej małżonka był już widoczny tylko w oknie. — Jedźmy za tamtym samochodem — nakazała Julia kierowcy, sama przesuwając się dalej w głąb salonu, aby nie było jej widać z zewnątrz za przyciemnionymi szybami białego Chevroleta. Samochody jechały po mieście prawie zderzak w zderzak, a Julia w duchu nieraz przerażała się, że mogą je zdemaskować. Ale Larysa z Siergiejem, jak się wydawało, całkowicie wierzyli w swoją bezkarność i genialność. Larysa ani razu nie spojrzała w lusterko wsteczne, a i tak nie zwróciłaby uwagi na skromną białą taksówkę, która spieszyła się, oczywiście, gdzieś w swoich sprawach. Czerwony samochód zatrzymał się przy dużym centrum handlowym, a Siergiej z Larysą weszli do środka. Panoramiczne okna pierwszego piętra nie mogły ukryć, jak para usiadła przy stoliku kawiarni, która mieściła się tuż obok, i zaczęła jeść śniadanie. Julia patrzyła z boku, jak jej niezwykle spokojny, niesamowicie uprzejmy i pod każdym względem przyjemny małżonek wyraźnie kokietuje z Larysą, a ona odpowiada mu tym samym. I miłość, jej pierwsza studencka miłość, gorąca jak łza, opuszczała jej serce. Błękitnooki brunet okazał się zmienny i niestały, a to oznacza, że ona, Julia będzie musiała iść dalej przez życie i spróbować znaleźć faceta, z którym zbuduje prawdziwą rodzinę w wierności i spokoju. Tylko młodej kobiecie pozostała jeszcze jedna mała sprawa, którą należało załatwić natychmiast. Już na samą myśl o tym Julia przewróciła oczami z przyjemności. Teraz wszystko będzie tak, jak ona chce, a Larysa nie będzie mogła przeszkodzić w tym, co zostało zaplanowane. Nie ten poziom inteligencji. Zawieś mnie na Prospekt Prawdy, poprosiła Julia taksówkarza. Tam, w dużym centrum biurowym, mieściła się recepcja jeszcze jednego jej byłego kolegi z klasy, Saszki. Został prawnikiem i przy tym, jak słyszała Julia, całkiem niezłym. Poza tym, kiedyś w wieku nastoletnim skromny Saszka stał się obiektem ciągłych drwin i szyderstw ze strony ostrej na język i bardzo popularnej w klasie Larisi, dlatego cieszył się z całego serca, że w końcu opuściła ich po dziewiątej klasie. Teraz Julia musiała udowodnić wszystkim, że stara szkolna przyjaźń nierdzewieje, tak samo jak szkolna nienawiść. Rozmowa z Aleksandrem okazała się bardzo pouczająca. Julia najpierw krótko nakreśliła mu obraz, który niedawno zobaczyła w centrum handlowym, a potem malowniczo opisała, jak doszła do takiego życia. Sasze uważnie patrzył na nią za okularów w stylowej złotej oprawie, ewidentnie bardzo drogich, i znajdował się, jak się okazało, nie tutaj jego myśli krążyły gdzieś bardzo daleko od miejsca, w którym Julia opowiadała o swoim bólu duszy. W każdym razie takie wrażenie odniosła dziewczyna. Jednak było ono bardzo mylące. Tak myślał Aleksander. Kiedy zaś Julia skończyła mówić i ekspresyjnie machać rękami, przeniósł na nią swój uważny wzrok i wyjaśnione. Jeśli dobrze cię zrozumiałem, chciałabyś ukarać swojego męża tak, żeby mu się odechciało zdradzać kogokolwiek kiedykolwiek w życiu, tak. Tak! kiwnęła głową Julia. No i świetnie. Teraz posłuchaj, co należy zrobić. Myślę, że mamy kilka opcji. Sasze przebiegle zmrużył oczy i zapytał, ściszając głos. Którą z dwóch wolisz? Cichą czy ze specjalnymi efektami? Ze specjalnymi efektami. Bez zastanowienia wypaliła Julia, a twarz prawnika rozjaśnił radosny uśmiech. Wiedział. Wychodząc z kancelarii Sashi, Julia skrupulatnie wykonała wszystko, co okazał jej mężczyzna. Weszła do banku i wyszła stamtąd, mocno przyciskając do piersi swoją roboczą skórzaną torbę. Z tą torbą ponownie udała się do kancelarii i opuściła ją dopiero kilka godzin później. Do domu Julia wróciła o zwykłej porze, jakby po pracy. Siergiej też zjawił się tak, jakby cały dzień spędził w swoim gabinecie. Julia z pewnym wysiłkiem udała, że nic nie wie o tym, jak spędził dzień jej małżonek. Jednak, gdy kolacja została przygotowana i zjedzona, sama zagadnęła męża. Wiesz, sierioża, wydaje mi się, że w czymś ostatnio miałeś rację. Hipoteka to za duże obciążenie. Niczego nie można sobie z nią pozwolić. Proponuję zrobić tak. Weźmy kredyt w banku gotówkowy, spłaćmy resztę wartości mieszkania, a potem, najprawdopodobniej, zawrzemy ten sam kontrakt małżeński, o którym mówiłeś. Pomyślałam sobie, że przecież jesteś żywicielem rodziny, mężczyzną, musisz czuć się pewnie. A my potem od razu zaczniemy od nowa oszczędzać, prawda? Oczywiście, nawet nie myśl inaczej. Uradowanie wykrzyknął się Riorza, zerkając jednak ukradkiem w stronę swojego telefonu. Mężczyzna wyraźnie chciał jak najszybciej ucieszyć Larisę, że Julia połknęła haczyk i przyjęła ich propozycję. Na tym się skończyło. W duchu Julia zauważyła, że jak tylko postanowiła pójść mężowi na rękę, tak Larisa znalazła sobie inne zajęcie na wieczór i nie wlazła do ich mieszkania. Cud i nic więcej. Dwa dni później Julia i Siergiej, mający doskonałą historię kredytową i całkowity brak opóźnień w płatnościach hipotecznych, otrzymali w banku całkiem pokaźną sumę pieniędzy. Siergiej od razu chciał pobiec do kasy, a potem do notariusza, ale Julia ostudziła jego zapał. Z czarującym uśmiechem młoda kobieta udawanie nadeła usta i powiedziała, że zupełnie przestał zwracać na nią uwagę i w ogóle nie pamięta, że wkrótce są jej urodziny. Czy nie chciałby sprawić przyjemności swojej piękności tego dnia? Święto powinno być świętem. Z ciężkim sercem Siergiej zapytał, jakie dokładnie święto chce. I tutaj Julia nie skąpiła życzeń. Okazało się, że zawsze marzyła o świętowaniu swoich urodzin w restauracji Capriccio, najdroższym lokalu w ich mieście, szanowanym i niezwykłym, i żeby wszyscy, wszyscy, wszyscy zebrali się, aby ją powitać, i rodzina, i koledzy, i przyjaciele. Z jednej strony Siergiej rozumiał, że takie wydatki są teraz przedwczesne i osobiście ich nie potrzebuje. Z drugiej strony podejrzewał, że w przeciwnym razie jego żona może odmówić podpisania umowy, a wtedy zapłacze jego całkowicie własne mieszkanie, za które ta głupia teraz spłaci kredytem, a on potem podzieli ten kredyt na dwoje po rozwodzie. Tak zostanie z mieszkaniem i częścią kredytu, co i tak jest korzystniejsze niż posiadanie po prostu połowy mieszkania. A ona po prostu pójdzie na ulicę, gdzie będzie zarabiać na spłatę swojej części pożyczonych pieniędzy. Co za wspaniały plan! W tej chwili ich dług wynosi około 60% wartości mieszkania. A to znaczy, że w każdym razie wygrywa, co najmniej o 1 trzecią. Siergiej nie zastanawiał się, czy warto skazywać żonę na takie pozbawienie dla marnej 1 trzeciej wartości mieszkania. A szkoda! Wkrótce miał przeprowadzić zupełnie nowe obliczenia. Julia tak bardzo chciała jak najszybciej spłacić dług hipoteczny, że stanowczo odrzuciła możliwość wzięcia części pieniędzy na świętowanie w restauracji z kredytu. Siergiej, któremu naprawdę zasugerowano, że święto jest warunkiem koniecznym do podpisania intercyzy, musiał pilnie znaleźć dla siebie bardzo pokaźną sumę. Bankiet na sto osób w najlepszej restauracji w mieście to nie taka prosta sprawa. Jedyne wyjście, jakie znalazł mężczyzna, było proste, ale niezgodne z prawem. Po prostu wziął część pieniędzy z kasy w pracy, licząc na to, że w najbliższym czasie nikt ich tam nie zauważy. Zwykle pieniądze przeliczali dopiero na początku miesiąca, do którego było jeszcze daleko. W tym czasie miał nadzieję podpisać intercyzę i stać się pełnoprawnym właścicielem mieszkania, do którego w końcu mógłby przywieźć Larisę. Wszystko inne bledło dla niego w mroku, gdy o tym myślał. Pod różnymi pretekstami Julia starała się nie dopuścić do tego, aby mąż zaciągnął ją do notariusza, aby wypełnił swoją obietnicę. To odwiedzała salon Lerysi, to nagle zostawała w pracy, to po prostu źle się czuła. Młodej kobiecie zależało na odwlekaniu czasu, bo godzina jej triumfu nieubłaganie się zbliżała. I oto nadszedł ten dzień. Wszyscy goście zebrali się w restauracji Capriccio i czekali na moment wręczenia prezentów solenizantce. Każdy był ciekawy, co podarują inne kobiety, które prawdopodobnie i tak mają już wszystko, bo nie każdą rodzinę stać na takie imprezy. Chłodny, duży perłowy naszyjnik przylgnął do rozpalonej skóry, jakby właśnie tam było jego miejsce. Młoda kobieta przyglądała się sobie krytycznie w lustrze. Fryzura, makijaż, ubranie, wszystko idealne. Komar nosa nie podtoczy. Wzięła jaskrawo-czerwoną szminkę i pomalowała usta. W lustrze odbijała się olśniewająca piękność, ale jej oczy były smutne. Dziewczyna wiedziała, co teraz musi zrobić, ale już się nie bała. Podkreślenie kreski pod przeszłością to zawsze coś dobrego. Tak uczyła ją mama w dzieciństwie. Toastmaster wziął mikrofon i uśmiechając się, zwrócił się do Julii. A teraz, moi drodzy, kulminacja naszego wieczoru. Teraz każdy z nas znajdzie coś, czym sprawi przyjemność solenizantce. No to sprawdźmy, jak przez tyle lat poznaliście naszą Julię i jej gusta w prezentach. Jako pierwsi mówili rodzice. Życzyli swojej córce wielu lat szczęśliwego życia i podarowali nieważne ceo. Ona prawie ich nie słyszała, tylko kiwała głową, jak chiński kiwacze. Potem mikrofon wzięła któraś z przyjaciółek, która siedziała bliżej mamy. Potem jeszcze ktoś. Julia prawie nie zwracała uwagi na to, co mówili ci ludzie. Zauważyła jak wśród gości mignęła głowa Saszki i zrozumiała. Wszystko gotowe. Czas. Mikrofon w końcu dotarł do męża. Ten oszle podzękował Julii za tyle lat wspólnego życia i życzył jej zdrowia. Niewyobrażalnie ale wszyscy jakoś zaczęli klaskać. Julia uśmiechnęła się kącikami ustęp. Potem niespodziewanie głos zabrała Larisa. Już porządnie pijana i było widać, że Siergiej na pewno nie chciałby, żeby mówiła. Ale czy kiedykolwiek coś mogło ją powstrzymać? Larisa wstała, a promień projektora skierował się na nią. Kołysząc się na nogach, spojrzała prosto na Solenizantkę i wykrzyknęła głośno, aby wszyscy słyszeli. Julia, twój mąż kocha nie ciebie, ale mnie. Dzisiaj daję ci wolność. Oddaj mi Siergieja, a sama jeszcze znajdziesz swoje szczęście. Tego Julia się nie spodziewała. Ona i Sasza planowali zrobić to inaczej, ale alkohol rozwiązał Larisie język. I oto Siergiej siedzi, zasłaniając się rękami przed agresywnymi spojrzeniami, a rodzice z obu stron patrzą na nich ze zdumieniem, a wśród pozostałych gości zaczyna się podnosić szmer. Julia podjęła decyzję natychmiast. Wspólne, stłumione westchnienie przerażenia przetoczyło się przez restaurację kaprys, gdy ona. Odbierając mikrofon zupełnie zagubionemu konferansjerowi, wyraźnie do niego powiedziała. A bierz go. Nie potrzebuję złodzieja i oszusta. Ekran za plecami solenizantki natychmiast rozbłysnął równym białym światłem, a na nim zaczęły pojawiać się zdjęcia jedno po drugim. Siergiej z Larisą w kawiarni. Siergiej z Larisą w sklepie jubilerskim. Siergiej z Larisą na ulicy. Julia z zadowoleniem odnotowała w myślach, że wysłany do Saszy detektyw wykonał doskonałą robotę. A oto i wideo, najwyraźniej z telefonu komórkowego. Siergiej w domowej atmosferze opowiada komuś, kto jest poza kadrem. W rzeczywistości była to sama Julia, kiedy była z kasy pieniądze na to świętowanie. Dalej znów zamigotały kadry Sergieja w towarzystwie Lerysi. Goście zaczęli się kręcić, mówić wszyscy naraz, spieszyli się, aby omówić i plotkować. Ktoś nawet zaczął gdzieś dzwonić, opowiadając, co się tu właśnie wydarzyło. Juli było wszystko jedno, jaka reakcja nastąpi po tak triumfalnym ujawnieniu. Dziewczynie, jakby góra spadła z ramion. Wyszła z sali przez niepozorne małe drzwi i tam natknęła się na czekającego na nią Saszę. Podobało ci się? Zapytała. Jak najbardziej odpowiedziała Julia. Jednak oboje wiedzieli, że to jeszcze nie koniec. Że dzisiaj w południe Julia złożyła w miejscowym sądzie pozew o rozwód z Siergiejem, a pierwsze posiedzenie wyznaczono na pojutrze. Sasza zadbał o to, aby proces nie trwał długo. I że te pieniądze, które on i Siergiej wzięli z kasy, nigdy nie trafią na konto hipoteczne. Po prostu rozpłyną się w powietrzu. A Sasza udowodni, że ten kredyt został wzięty na potrzeby rodziny. A to oznacza, że połowę kwoty będzie musiał zwrócić Siergiej. Poza tym ich mieszkanie z hipoteką zostanie sprzedane. A Julia, składając swoją połowę pieniędzy ze sprzedaży i dołączając do niej pieniądze z kredytu, będzie mogła kupić piękne mieszkanie w nowym domu. Poza tym Julia podejrzewała, że teraz Siergiej straci pracę, bo de facto przyznał się swojemu przełożonemu, że pożyczył pieniądze z kasy. Oczywiście do sądu raczej nie dojdzie, ale całą sumę do ostatniego grosza będzie musiał zwrócić, zanim zostanie zwolniony zgodnie z artykułem. Julia podejrzewała, że w tym mogą mu pomóc rodzice, bo oni też są zainteresowani, aby ich jedyny synek pozostał na wolności. Co do samej Julii, to czuła się świetnie i miała nadzieję, że odtąd w jej życiu rozpoczął się nowy, jasny etap. Pięć lat później Julia szybko szła chodnikiem w stronę parkingu. Trzeba było jak najszybciej odebrać samochód i jechać po dziecko. Trzyletni Dimka pewnie nie chciał, żeby mama jako ostatnia odebrała go z grupy przedszkolnej. Julia obliczyła w myślach, co ugotować dzisiaj na kolację. Mąż na pewno wróci bardzo głodny, więc na stole powinno stać co najmniej dwa dania. Kobieta uśmiechnęła się, przypominając sobie, jak wysoko mąż cenił jej umiejętności kulinarne. Po głośnym pierwszym rozwodzie, prawie natychmiast została żoną Saszy. I ani razu tego nie pożałowała. Doskonale się rozumieli i od trzech lat byli rodzicami cudownego synka. To właśnie jego trzeba było teraz odebrać, a Julia była z tego powodu bardzo szczęśliwa, ponieważ bardzo tęskniła za swoim dzieckiem. Przy wieździe na parking stała prosta, szara, metalowa budka, w której zwykle siedział jeden lub dwóch ochroniarzy. Najczęściej byli to starsi mężczyźni, którzy w ten sposób po prostu dorabiali. Wynagrodzenie było tu bowiem zmarnowane i mogło wystarczyć na życie tylko przy emeryturze jako wsparciu. Julia często nie przejeżdżała od razu na teren, ale witała się z tymi ludźmi, żartowała o pogodzie, czasami słuchała, co jej opowiadali. Jednym słowem, nie udawała, że jest bogiem, a wszyscy inni są jej zdecydowanie niegodni. I teraz Julia zwolniła, żeby przywitać się z tym, kto pilnował jej samochodu, kiedy pracowała w biurze. Jednak tym razem zauważyła, że miejsce ochroniarza zajmował jeszcze wcale nie stary człowiek. Dopiero po chwili kobieta rozpoznała, kto przed nią stoi. Za stołem siedział Siergiej osobiście. On również rozpoznał byłą żonę i skinął jej głową. Nie rozmawiali ze sobą od tamtego pamiętnego wieczoru w restauracji. I o czym mieli rozmawiać. Interesy Julii podczas procesu reprezentował Sasza, a ona sama nie dążyła do aktywnego uczestnictwa w rozprawie. Siergiej przeciwnie bardzo chciał się z nią skontaktować, ale Aleksander nie dopuścił do tego ani jako prawnik, ani jako mężczyzna. Dlatego między byłymi małżonkami pozostała spora niedopowiedzenie. Sierioża patrzył na Julię oczami pobitego psa i na ułamek sekundy znowu zrobiło jej się go żal. Jednak to uczucie szybko spłonęło w ogniu pamięci. Przejrzenie na oczy przyszło Julii pięć lat temu zbyt trudno. Cierioza poprosił o pozwolenie na odprowadzenie jej do samochodu, a Julia niewyraźnie skinęła głową, nie potrafiąc sama określić swojego stosunku do tego człowieka. Niby dostał on po całości, ale czy można wybaczyć i zapomnieć podłość. Cierioza szedł obok niej i bez przerwy narzekał na życie. Opowiedział Juli, że ich wspólne życie z Larisą nie układało się od samego początku, od tamtego wieczoru w restauracji. Bardzo wymagająca od swojego kawalera pod względem materialnym, Lariska odmówiła mu jakiegokolwiek kontaktu, gdy tylko zrozumiała, że jest teraz zadłużony po uszy. Poza tym była w gruncie rzeczy niezłą bizneswoman i szybko zorientowała się, że taka antyreklama dla jej salonu jest zupełnie niepotrzebna. Dlatego zniknęła z życia Siergieja, zabierając ze sobą na długą i dobrą pamięć kilka drogich drobiazgów, które on jej kiedyś podarował, odkładając część pensji od niej, Julii. Rozczarowanie dokonanym w życiu wyborem przebijało z każdego słowa, z każdego gestu mężczyzny. Jak był w tym momencie żałosny, jak upokorzony i nieszczęśliwy. Ale Julia nie cieszyła się z czyjegoś upokorzenia. To nie leżało w jej naturze. Po prostu rozumiała jak bardzo w porę uciekła od kogoś, kto mógł ją skrzywdzić w każdej chwili. O sobie opowiedziała krótko, można nawet powiedzieć skrótowo. Jest mężatką, ma dziecko. Ona i jej mąż pracują, niczego im nie brakuje. Nie chciała wpuszczać Siergieja do swojego życia osobistego, bo już tam był i przyniósł wiele smutku i nieszczęść. Mężczyzna, jak się wydaje, doskonale to zrozumiał, dlatego powściągliwie życzył młodej kobiecie powodzenia i pożegnał się z nią. Wrócił do swojej budki, która była już ósmym lub dziewiątym miejscem pracy w ciągu ostatnich pięciu lat. Po tamtym kradzieży z kasy nie mógł liczyć na pracę z wartościami materialnymi lub ważnymi informacjami, a przecież inżynier musiał mieć z tym do czynienia. Dlatego, jak zrozumiał, z pracą w zawodzie trzeba będzie się pożegnać na dobre. Siergiej wędrował od pracodawcy do pracodawcy, od stanowiska do stanowiska, schodząc coraz niżej. Bo dawna sława go nie opuszczała. Teraz oto znalazł to miejsce, bo jeden z pracowników emerytów postanowił zrezygnować z pracy w mrozie czy upale i pozostać w domu na wygodnej kanapie w towarzystwie telewizora. I nie wiadomo, jak długo uda mu się tu utrzymać, zanim wiadomość o kradzieży dotrze do właściciela parkingu. Siergiej westchnął smutno, naciskając przycisk podnoszenia szlabanu. Julia w swoim nowiutkim samochodzie przejechała obok niego, nawet nie oglądając się. Coś podpowiadało Sergiejowi, że następnym razem była żona zaparkuje swój samochód gdzie indziej, i już się nie zobaczą. Chyba, że tylko przypadkiem. Wciąż nie przestawał wierzyć w cud.